Hej, witam się ponownie z wami na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do was z nowym filmikiem, który zapowiadałam jakiś czas temu i wreszcie udało mi się zebrać, żeby go nagrać. Zwlekałam, bo to jednak jest bardzo pracochłonny filmik, czasochłonny i po prostu nie brakowało mi na niego czasu. Jestem tutaj uzbrojona w chusteczki zwykłe, dziecięce, płyn, waciki i tak dalej, więc pewnie domyślacie się, co to będzie. Będzie to prezentacja całej trzeciej nowej kolekcji cieni Glam Shadows oraz dwóch róży, które zakupiłam. Czyli tych dwóch róży, tu mam zakryte rozświetlacze, które już widziałyście. Dwa róże oraz cała kolekcja trzecia, czyli 20 cieni. Tu są wszystkie te standardowe piór, a tu są te Power Pigment. Tam coś mi spadło. Te Power Pigment. A tu są wszystkie matowe, opalizujące, satynowych tu nie ma. Matowe, opalizujące i jakie jeszcze? Metaliczne, o, miałam na końcu języka. Także zaraz przejdziemy do opisu tych cieni. No. To. I do prezentacji. Najpierw zacznę od róży, ponieważ mam je tylko dwa, więc będzie mi łatwiej wam pokazać. I są to dwa róże. Pierwszy to jest Panna Młoda. Jest taki ładny, jasny róż, właśnie w sam raz taki dość ślubny, bardzo delikatny, naturalny. Dzisiaj mam go tak solidnie na policzkach nałożonego, więc jest naprawdę delikatny i myślę, że krzywdy nie da się nim zrobić. Ma naprawdę bardzo ładny kolor. Wiadomo, że ja wam go nakładam teraz tak mocniej, żebyście mogły sobie zobaczyć kolor na ręku, ale jest naprawdę ładny. Natomiast drugi jest to róż o nazwie Ulubiony. Macie nazwę i kolor. I już wiem, dlaczego jest Hani ulubionym, bo ja też lubię tego typu odcienie i mi się naprawdę bardzo podoba. Też dosyć często po niego sięgam. No i jeszcze ta wielkość tych róży jest po prostu, no, one będą nie do zużycia. I spójrzcie na ten. Jest zdecydowanie ciemniejszy, nakładam go zawsze pędzlem mi Duo Fiber. Ja ogólnie już nakładam Duo Fiberami, ale ten nakładam bardzo lekką ręką, żeby nie przesadzić. Więc to są te dwa róże, na razie mam tylko te dwa właśnie, one są tutaj. Oho, lampa się odbija. Na razie mam tylko te dwa. Patrząc na jakość tych róży, na pewno zaopatrzę się w kolejnym, tym bardziej, że za taką pojemność tu jest ile? Zaraz wam powiem. O, nie powiem, bo nie jest napisane. Ale chyba jest... Nie chcę kłamać, nie pamiętam. 5 gramów? Więcej? Ale wiem, że są duże. No i w każdym razie taką pojemność 25 zł to jest naprawdę dobra kwota. Z powrotem. Mam taką małą ściągawkę przygotowaną właśnie z nazwami wszystkich kolorów i tak dalej, żeby już po prostu nie wyciągać ich z paletki i ich nie uszkodzić, bo i tak już dwa niechcący tam gdzieś gdzie dziugnęłam paznokciem podczas wyciągania. I wstępnie sobie tak z grubsza rozpisałam kolory, jakie przeglądałam. Dlatego, że w każdym świetle one też inaczej wyglądają. Więc będę zaczynać odtąd i iść tak wszystko w tą stronę. Na końcu zostawimy te z Power Pigmentem, ponieważ pewnie nie będę mogła się ich pozbyć z ręki. Więc zaczniemy od tych na dole. Są to cztery maty. Pierwszy to jest krem z pomarańczy, sorbet, kaszmir i atrament. Krem z pomarańczy jest to taki ładny, ciepły. Zrobię wam ogólnie wszystkie cztery od razu. Jest taki ładny. Krem z pomarańczy to jest po prostu taki ładny, pastelowo-pomarańczowy kolor. I ich pigment jest średni. Ja przypominam, że ja też nakładam je na sucho, inaczej by było też nałożone na mokro. I tak jak powiedziałam, krem z pomarańczy jest taki właśnie pastelowy, pomarańczowy kolor, jest on tu na górze. Potem mamy sorbet, jest to matowy, taki różowo-brzoskwiniowy kolor, taki cukierkowy bym powiedziała, taki właśnie niby jest jasny, ale jest taki cukierkowy. Potem mamy kaszmir, czyli matowy, brudno-fioletowo-różowy, zimny taki kolor. I atrament, czyli taki czysto niebieski kolor, taki właśnie atramentowy, takiego atramentu. I są to cztery maty. I źle powiedziałam wcześniej, będą satynowe cienie. Dwa, jak dobrze pamiętam. Jakoś tak palnęłam od razu
bez zastanowienia, a później się przyjrzałam i jednak były maty. Mam nadzieję, że ręka wytrzyma dzisiaj to słoczowanie. Kolejna linia jest to ten rząd cały i idziemy od tej strony. Jest to fiołek, białe złoto, świecąca morela oraz sreberko świstaka. Fiołek jest to cień właśnie satynowy, jeden z dwóch bodajże, który tutaj jest. Jest taki typowo fiołkowy odcień właśnie. Kolejnym jest białe złoto. Jest to taka, jest to duochrom, biel przełamana złotem, ale bardzo dużą ilością złota. Na pierwszy rzut oka to nie wygląda jak biel w ogóle. Świecąca morela. Zrobię sobie swatche i dopiero będę wam mówić, bo nie mogę się skupić jednocześnie. To tu mamy ten fiołek właśnie na górze, bardzo taki delikatny, fiołkowy, taki liliowy odcień. Potem jest białe złoto, czyli biały opalizujący, bardzo mocno opalizujący na złoto duochrom. Potem mamy kolejny duochrom w postaci świecącej moreli, który to jest taki morelowo-łososiowy odcień opalizujący na chłodny róż. Dla mnie to jest opalizujący taki, no opalizujący na taki chłodny róż, na taki różowy. I ostatni to jest sreberko świstaka. Jest to taki kolor czystego srebra, jak to Hania napisała na stronie, aluminium. Taki typowo... O. Widzicie? Powiem wam szczerze, że te duochromy są tak mokre, że one się aż trochę sypią. Naprawdę śliczne kolory. Został nam przedostatni rząd z tych cieni, czyli tutaj. I idąc od tamtej strony mamy plan B, Chochlik, Dominikana i Smerfetka. Wyrażam, że ja nie jestem dobra w opisywaniu kolorów, dlatego zawsze jak się przygotowuję do takich filmów, sobie sprawdzam, co pisze producent na stronie, w tym wypadku Hania. I dlatego też sobie porównywałam później i zapisałam sobie moje uwagi tutaj co do kolorów. Pierwszy to jest plan B, jest to metaliczny, chłodny, taki różowo-fioletowy kolor. Kolejny jest chochlik. Jest to już duochrom, taki ciepły fiolet. Opalizujący takie zielono-niebieskie tony, nie umiem się zdecydować na który konkretnie kolor. Potem jest Dominikana, jest taki ładny, jasny, błękitny odcień opalizujący delikatnie na złoto i według mnie jest to duochrom. Hania to napisywała, że to jest metaliczny błękit z złotą poświatą, ale dla mnie to jest duochrom opalizujący po prostu na złoto. I smerfetka to jest taki właśnie niebiesko-smerfetkowy kolor. Taki ładny niebieski kolor, typowo taki jak właśnie smerfy miały w bajce. I to jest metaliczny kolor, nie jest opalizujący na żaden inny. Naprawdę ładny. Spójrzcie sobie na kolory. Widzicie? Ładnie odbijają światło. Aż nie wiem, czy dobrze uda mi się uchwycić to opalizowanie. To jest zawsze najgorzej uchwycić. Na koniec spróbuję wam jeszcze z bliska pokazać wszystkie kolory już na przedramieniu. Z tej serii nie Power Pigment, ostatni rząd. Raz, dwa, trzy. Ten to będzie czerwona trawka, szmaragdy i mokry bąbelek. I od góry mamy czerwoną trawkę. Jest to duochrom, zielony, opalizujący na brązowo-czerwono. Pod spodem mamy szmaragdy, jest taki ładny szmaragdowo-zielony kolor, satynowy, z takim lekkim odcieniem niebieskim, taki niby szmaragdowa zieleń, ale taka nie do końca zieleń. I na dole jest mokry bąbelek, jest taki ładny, czysty, metaliczny, niebieski kolor, taki no bardzo taki, no jak taki prawie moja marynarka prawie taka jest, no piękny taki metaliczny, niebieski kolor. Czerwona trawka trochę różni się od perskiego oka, gdyby ktoś pytał. Nie jest podobna. Czy jest podobna, ale nie jest to nie jest ten sam kolor. No i została nam najbardziej napigmentowana seria, czyli Power Pigment. I od góry idąc mamy landrynkę, paprykarza, tango, dziką malinę i bingo. Zasłoczuję wam je wszystkie na ręku i dokładnie wam je pokażę. Mamy wszystkie swatche. Jak widzicie, pigment jest po prostu hardcore. Nawet na palcach mi został, nie mogę tego domyć. I landrynka jest taki właśnie neonowy, landrynkowy róż. Potem mamy paprykarza, czerwień połączoną z ciepłym brązem. Następnie tango jest taki typowo czerwony, taki ładny czerwony kolor.
Potem jest dzika malina, to jest taka fuksja połączona z czerwoną. I na dole mamy bingo, to jest taki ciemno czerwono-brązowy kolor. Spójrzcie, jaki to jest pigment. Czysto matowe, ale pigment jest po prostu masakra. Zaraz wam pokażę, co będzie, jak próbuję to zetrzeć chusteczką dla dzieci. Bo już raz je sobie słuczowałam na ręku i wiem, co to znaczy je usuwać. Widzicie? Nie zejdzie. Do tego to już sięgam po dwufazówkę. Akurat Nivea, którą mam pod ręką, bo inaczej nie zejdzie. Miazga po prostu. I zobaczcie, dwufazówką nie jest tak prosto wcale. Dobra, to jest przegląd wszystkich kolorów z trzeciej kolekcji, przepraszam, Glam Shadows. I za chwilę wam je zesłoczuję wszystkie na ręku i pokażę wam je z bliska. No to macie tutaj kolory po kolei. Krem z pomarańczy, sorbet, potem tu nie, znikam z ręką, tu jest kaszmir i następny jest atrament. Potem jak przesuniemy się dalej, macie ten ładny fiołkowy kolor, właśnie kurczę, on się tu słabo pokazuje. Jeszcze mam nadzieję, że na montażu będzie lepiej go widać. Tu jest potem białe złoto. Następnie po białym złocie jest świecąca morela, z którą zobaczycie za jakiś czas na moim kanale makijaż, ponieważ święta, na Wigilię się nie malowałam, wyszedł mi całkiem fajny makijaż, mam w planach go nagrać. I potem jest sreberko świstaka. Następnie jest plan B, chochlik, dominikana, smerfetka, czerwona trawka, szmaragdy oraz mokry bąbelek. O. Te kolory. I tutaj macie całą serię Power Pigment. Landrynkę, paprykarza, tango, dziką malinę i bingo. I tak prezentuje się cała trzecia kolekcja Glam Shadows. I na pewno w moich zbiorach nie ostatniej. Oraz te dwa piękne róże. Jak widzicie, pokazywałam wam swatche i próbowałam je zmyć z ręki. I tu jeszcze, jak przyjrzycie się, cały cień mi został przy niektórych. Więc niby są delikatnie napigmentowane, ale je dobrze widać. No szczególnie te Power Pigment, powiem szczerze, że jeszcze ich w makijażu nie używałam, ponieważ boję się po nie sięgać. Muszę się oswoić z myślą trochę ich używania i dopiero zacznę wtedy. Ale cienie są naprawdę świetne. Dlaczego kupiłam całą kolekcję, mimo że z poprzednich edycji kupowałam tam częściowo cień, tam z jednej mam chyba 20, z jednej mam chyba, już nie pamiętam. Wiem, że z drugiej kolekcji mam mniej cieni, z pierwszej mam trochę więcej, kupowałam je po trochu, ale nie kupiłam całych, bo nie wszystkie kolory mi się podobały, natomiast z tej kolekcji nie umiałam się zdecydować na żaden. I dlatego kupiłam wszystkie, wszystkie mi się podobały, nie mogłam się zdecydować, które kupić, więc kupiłam wszystkie. Tak. I wiem, że na pewno jak mam jakieś paletki limitowane, to się jeszcze skuszę, bo z poprzedniej jestem bardzo zadowolona i bardzo często po nią sięgam. Także jak już mówiłam, z tej palety na razie używałam tylko świecącej moreli właśnie, z którą będzie za jakiś czas na kanale makijaż. Myślę, że go niedługo nagram, więc na pewno się pojawi. No i cóż więcej, no. Są cudowne. Ja je wam naprawdę polecam. Za 12 zł, bardzo fajne cienie, dodatkowo ja kupowałam cały komplet, więc dostałam od razu do nich paletkę. No mi się naprawdę podobają, ja jestem zachwycona jakością i za 12 zł jeden cień, taka jakość, to naprawdę, no spójrzcie z bliska, jeszcze mam cienie na ręku i wycierałam już dwa razy chusteczką. No, więc ja lecę umyć rękę. Dawajcie kciuki do góry, jeśli filmik wam się podobał. Piszcie w komentarzach, czy macie te cienie, czy używałyście, co o nich sądzicie. Ewentualnie o różach też, co uważacie i czy miałyście. Ja na pewno, jeśli chodzi o róże, skuszę się jeszcze na jakieś kolory. Jeszcze nie wiem na jakie, ale na jakieś się jeszcze skuszę. No i na pewno na kolejne cienie, no bo one są mistrzowskie. Po prostu mistrzowskie.
Także zapraszam do oglądania moich kolejnych filmików, do subskrypcji, że nigdy nie mogę wysłowić się, jak chcę to powiedzieć szybko. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, na mojego Instagrama i na Facebooka, no i do oglądania kolejnych filmów. Trzymajcie się cieplutko, pa pa!